Ogólnie wyróżnikiem i ciekawostką tego badania może być wpływ dolewki około 15% oleju, około 3200 ml oleju przepracowanego plus około 650 ml dolewki. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Skoda Fabia, rok produkcji 2016, silnik o pojemności mniejszej niż litrowy karton mleka, 60 koni mechanicznych, benzyna z LPG, przebieg 182 tysiące km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest drugi etap badań dla tego samochodu, a dodatkowo właściciel podesłał dwie próbki oleju, jedna po przebiegu 9 tysięcy km, a druga po przebiegu 10 tysięcy km, przy czym ta druga próbka uwzględnia dolewkę świeżego oleju w ilości ponad pół litra. Inicjatorem tego eksperymentu jest Marcin. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Marcin skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się trzy pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany po przebiegu 9000 km, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 3 to olej przepracowany po przebiegu 10000 km, czyli 1000 więcej od próbki numer 2. Plus dolewka około pół litra świeżego oleju. W tym etapie do samochodu zalany został ponownie olej PMO Professional w klasie lepkościowej 5W30. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było stosowanych żadnych dodatków, czyli mamy analogiczną sytuację do poprzedniego etapu. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to odpowiednio 9200 km oraz 10000 km, około 40% eksploatacji to trasa, 60% miasto, dominują odcinki poniżej 10 km, olej eksploatowany przez 8 miesięcy, próbka numer 2 wymagała dolewki w ilości około pół litra świeżego oleju. Marcin w tym etapie zdecydował się na płukankę przed zalaniem oleju z etapu numer 2 oraz po jego wymianie. W ramach dodatkowych informacji Marcin napisał tak. Ogólnie wyróżnikiem i ciekawostką tego badania może być wpływ dolewki około 15% oleju, około 3200 ml oleju przepracowanego plus około 650 ml dolewki. Po 9000 km wskazanie na bagnecie zbliżyło się blisko minimum. Stwierdziłem, że można pobrać próbkę i zrobić dolewkę, sprawdzając jej wpływ oraz przy okazji dowiedzieć się, jaki jest zakres pojemności min-max w tym silniku. Odpowiedź to pół litra, bo po takiej dolewce poziom wrócił do max. Wartością porównawczą do wyników przepracowanego oleju są wyniki świeżego oleju z odcinka 113 i próbka oleju przepracowanego ma przebieg około 9000 km i została pobrana 7 marca. Wartość dolewki sumaryczna to około 100-150 ml dolana na początku użytkowania. Druga próbka oleju przepracowanego ma przebieg około 10000 km i została pobrana na początku kwietnia. Wartość sumaryczna dolewki to około 650 ml. Przebieg pojazdu po dodaniu świeżej dolewki około 550 ml to około 1000 km. Przy wcześniejszej i obecnej wymianie była zrobiona płukanka. Próbka była pobrana przez bagnet przed wlaniem płukanki. Wobec średnich wyników w odcinku 113 zdecydowałem się przejść na olej PMO Extreme i także podsyłam próbkę tego oleju jako referencyjną do ewentualnego kolejnego etapu badań. Jeśli chodzi o eksploatację samochodu podczas tego etapu, to na początku dużo tras autostradowej oraz dużo tras górskich, gdzie silnik pracował na maksimum swoich możliwości, wakacje w Dolomitach. Ze względu na niską moc, aby to jakoś jechało, to trzeba było utrzymywać obroty powyżej 3-3,5 tysiąca na minutę. Na górskich trasach olej potrafił osiągnąć nawet pod 120 stopni Celsjusza. Jeżeli temperatura oleju przekraczała 115 stopni, to starałem się zmniejszyć obciążenie silnika i włączać nagrzewnicę, aby go trochę wystudzić. Cały wypad do Włoch to około 1/3 przebiegu tego etapu. Od początku lutego zamontowałem ogrzewacz płynu chłodniczego, aby szybciej płyn chłodniczy osiągał 90 stopni Celsjusza. Jeżeli temperatura płynu to około 60 stopni Celsjusza, to ogrzewacz się wyłącza.
Generalnie zauważyłem poprawę temperatur, jakie silnik osiąga w dojazdach do pracy po 10 km na trasie miejskiej do pracy w mieście w temperaturze otoczenia minus 5 do 0 stopni Celsjusza. Wskazówka na liczniku osiągała pion po około 3-4 km, a nie 5-6 km. Temperatura oleju po dojeździe do pracy to było około 85 stopni Celsjusza, a nie 75 stopni Celsjusza. Podczas powrotu, gdzie mam korek drogowy na pierwszym kilometrze, to wystarczało 2 km na zagrzanie płynu chłodzącego zamiast wcześniejszych 3-4 km. Jednak zauważalnie wzrosło spalanie podczas pracy ogrzewacza. Nie wiem, czy paliwo nie będzie przedostawać się do oleju. Raczej w tym etapie tego nie będzie można jeszcze stwierdzić, o ile to zanieczyszczenie nie będzie znaczne. Baczniej obserwowałem poziom oleju i co do jego ubywania. Ogólnie jest podobnie co do test z odcinka numer 162, to jest gdy jest maksymalny poziom, to przy dużym obciążeniu olej jest spalany o wiele bardziej niż przy poziomie pośrodku min a max. Można powiedzieć, że podczas wyjazdu na wakacje spalone zostało około 350 ml oleju przez te około 3000 km, a potem, kiedy poziom oscylował mniej więcej w połowie miarki, to spalanie około 300-400 ml oleju zajęło 6000 km. W międzyczasie też były trasy autostradowe czy górskie i po nich nie zauważyłem ubytków. Ten ubytek przez 6000 km spowodowała prawdopodobnie jazda miejska na zimnym silniku, gdyż poziom oleju obniżał się powoli i w miarę jednostajnie w czasie, a nie skokowo po trasach. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Pomiar lepkości oleju świeżego, który jest odpowiednikiem oleju przepracowanego z dzisiejszego etapu, był prezentowany w poprzednim etapie. Próbka oleju świeżego, która została przesłana tym razem, to olej zalany w aktualnej wymianie, czyli będzie odpowiednikiem w trzecim etapie badań dla tego samochodu. Zatem w pierwszej kolejności przypomnienie pomiaru lepkości z poprzedniego odcinka wraz z otrzymanymi wynikami. W drugiej kolejności pomiar lepkości oleju świeżego, który został przesłany w aktualnej przesyłce. Następnie dwa pomiary próbek oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego PMO Extreme, który został przesłany tym razem, jest następująca. 67,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 12 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 175. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, różnica na poziomie 3-4%, czyli zgodność przeciętna. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Próbka oleju po przebiegu 9200 km. Zapraszam. Lepkość do oleju przepracowanego jest następująca: 65,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 165, a to oznacza, że odnotowano bardzo dobry wynik po raz drugi. Przedział akceptowalnych zmian, zmiana w temperaturze 100 stopni Celsjusza praktycznie na identycznym poziomie co w etapie pierwszym. Sprawdzamy teraz, co stanie się z parametrami lepkościowymi, gdy do oleju dodamy pół litra świeżego oleju plus zwiększymy przebieg o dodatkowe 1000 km. Zapraszam do pomiaru drugiej próbki oleju przepracowanego.
Lepkość do oleju przepracowanego jest następująca: 68,2 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 164, a to oznacza, że nastąpiło zjawisko nazywane odświeżeniem oleju przepracowanego poprzez zastosowaną dolewkę. Zmiana lepkości oleju przepracowanego na poziomie 2%, czyli około 4 punkty procentowe lepsza sytuacja niż dla próbki poprzedniej, patrząc przez pryzmat pomiaru w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. To, że testy od MCU się skończyły, to już wiecie, dlatego w tym odcinku eksperymentujemy w oparciu o liczne inne bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik, podobnie jak w pierwszym etapie, z kategorii przeciętnych. Warto podkreślić poprawę właściwości czyszczących oleju dla próbki oleju z wykonaną dolewką. Widać to po pierwszym okręgu i jego regularniejszych kształtach w stosunku do oleju po przebiegu 9200 km. Plus dodatkowo wielkość plamy jest zauważalnie większa dla próbki oleju z wykonaną dolewką. Przechodzimy do podczerwieni. Pierwsza sprawa to porównanie olejów świeżych, żeby sprawdzić różnicę między olejem PMO Professional oraz PMO Extreme. Analizujemy widma, generujemy widmo różnicowe, widać wyraźnie mocne różnice między formulacjami tych olejów. W kolejnym kroku analizujemy widma dla dwóch próbek oleju przepracowanego. Sprawdzamy podobieństwa i różnice, odczytujemy parametry z widma i wpisujemy do tabeli zbiorczej. Pierwsza sprawa, która jest warta podkreślenia, to zauważalnie lepsze wyniki dla próbki oleju z dolewką, co potwierdza efekt odświeżania oleju świeżą porcją dolewki. Druga sprawa to zauważalnie lepsze wyniki w etapie numer 2 w stosunku do etapu numer 1, co może stanowić potwierdzenie skuteczności zastosowanej płukanki. Podsumowując, wyniki w teście lepkościowym bardzo dobre, w podczerwieni bardzo dobre, w teście bibułowym przeciętne. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!